W nowej wieży jest pewien sposób na inkrustowaną kotwicę. Ostatnio z niego zrezygnowałem, bo obawiałem się, że może mnie to zabić. Dzisiaj zaryzykujemy. No i sprawdzę też parę innych opcji, parę innych decyzji podejmę, tak żeby sprawdzić po prostu inne opcje. Nie udało się nawiązać po... Czyli jak mnie rozłączy, to mnie nie wywala. Ludzie mnie teraz pytają, kiedy stream? A mi się internet skończył i teraz siedzę na jakimś dziadowym. Nie, trucizna! Trucizna! Trochę zbyt pewny się poczułem. I zapomniałem, że to jest trutka. Jak już raz zrobisz, to chcesz to przespeedrunować. A trochę nie o to chodzi. Halo? Co się dzieje? Zdecyduj się, czy jesteś połączony, czy nie. Czy można wyłączyć te powiadomienia? Proszę! Ciągle tylko słyszę, jak połączono, łączenie jeszcze raz, połączono, jeszcze raz. To jest takie małe szuranie, niby nic to nie zmienia, ale... Ile można? Jesteś połączony, gościu, z słabym połączeniem, ale jesteś. Tak właściwie można stać w takich miejscach i po prostu zza ściany ich tłuc. To nie przestaje. Dobra, włączam internet z telefonu, jak mi padnie, to mi padnie. Ciut z tym. Czas na mojego ulubionego minibossa. Tak jakby ulubionego, powiedzmy... Okej. Który to będzie on? Który z tych... Po lewej. O, ten po lewej. Strzela. Dobra. Strzela znowu. Zaczyna ciągle być w jednym kierunku. Zupełnie jak z Gastem. To jest on? Aha. Dobra, zniknął. Ten prawdziwy jako jedyny strzela fajerwerką i jako jedyny rzuca zaklęcia. Także tak można go rozpoznać. Ten w środku tutaj. No i zniknął znowu. I jako jedyny nie znika od razu, jako berwie. Dobra. Ten? Aha. Proszę bardzo. No i zniknął. Chyba tu jest. To coś ty? Tak. Tylko... Dobra. No i zniknął znowu. Ech, tylko nie trafiam, bo... Zaklęcie na mnie rzucił. 3 razy pod rząd chyba nie trafiłem. Poteczka. I to twój koniec. Ty, a jakby totem osłony na tamtego drugiego bossa? Nie no, nie będę miał za bardzo za co zamienić. To jest ten moment, to jest ten moment. Nie, to biegnij, 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 biegnij. Na nich śnieżka nie zadziała, niestety. Dobra. Nie. Muszę mieć tą regenerację. Zostaw mnie tu. Kurde. Ty pal gumę. Ty też... Z tym raszowaniem. Dobra, uciekamy. Regeneracja i... Rozwalam ich. Przez chwilę miałem taką rozkminę, po co ja wziąłem tą kuszę? Pamiętam, że była ważna, ale po co? I właśnie po to. Tak skojarzyłem, przecież później będę miał lepszą. Przy bossie, przed bossem. Krótkotrwała niezniszczalność podczas turlania się, odporność na obrażenia z otoczenia, czyli między innymi ogień. Sprawdzę tą drugą. Ta wydaje mi się taka sobie. Unik powoduje teleportację, na krytko przyjmij duchową formę podczas robienia uników. Co? No nie, idzie do mnie to coś. Dobra. Ciup. Pyk. Dobra, może leczonko. Kurde. Tam są oni. Dobra. Tamtego chciałbym zastrzelić. Dobra, nice. Zaklinanie, regeneracja i armor. Prawie bym padł, tak czy siak. Chciałem wbić się w całą grupę, żeby jak najszybciej ich tam załatwić. Czekaj, przecież tu kolce są. Można to wykorzystać. Teoretycznie. Ale nie będzie mi to potrzebne chyba. Powoli do przodu i... Pykło. I to jest ten moment. Ten moment, w którym podjąłem decyzję. Kotwica czy podwójny topór? Są tu też ostrza dotknięte otchłanią, ale mają tylko jedno leczenie. A to ma tylko... Tylko to. I dlatego tego nie wziąłem. Ale weźmy to. Sprawdźmy, jak to wyjdzie. Będę jakby praktycznie papierowy. Wszystko będę musiał robić na dystans praktycznie. I teraz... Inkrustowana kotwica. Tylko jest to bije tak powoli, bez żadnego grzybka ani niczego. Masakra.
Dobra, na pewno chciałbym to. I myślę, że uderzenie z gardą by się również bardzo przydało. Mam ciekawy pomysł. Weźmy teraz, użyjmy te potki. Zobaczmy, czy ta trucizna będzie działać. Ona mi się nie odnowiła. Ej! Ja jej potrzebuję. Halo. Ale mocno obrywa całkiem. Biec ciągle w jednym kierunku. Dookoła. W kółko. Pyk. Ej, to jest teraz takie proste. Jak ogarnąłem tę taktykę, to po prostu serio. Biegam w kółko i nie robię nic innego. Tylko strzelam sobie co jakiś czas, jak on strzeli i... O, obrywałem. Wow. Dobra. Chodź tu. Dojadę cię. Uuu, ale to obrażenia! Czekaj, mam siłkę. Dobra, tak jak zmieniamy teraz łuk. Chyba, że... Nie, no zmieniamy. A mi dalej zostały dwie strzały. Zatrute. Teraz trzeba wszystko robić w ten sposób. Jak chłop jest daleko jeszcze, to wtedy tłuc już. Ale mocno obrywają. No... Kurde, czasami nie wiadomo, czy on uderzy, czy nie uderzy. Problem w tym, że jak nie trafisz, na przykład źle obliczysz odległość, albo nie wiem, chłop się zablokuje, czy coś takiego, to możesz mieć mały problem, ale wszystko na hita pada. Ale te uniki nawet mi się nie przydają. Jedyne co to, żeby szybciej wejść do wyjścia i tyle. Ja w ogóle ich nie używam, nie wiem, bez sensu. Oho, to jest ten level. No tutaj ciekawie zadziała ta kotwica. Pum, koniec. Pum, koniec. Pum. Ja mogę praktycznie stać w miejscu, gdyby nie te szkielety, to mógłbym stać w miejscu i tylko trzymać jeden przycisk. No i czasami używać potki, która jakby od razu mi się odnawia. Potka, potka mi się nie odnowiła. Dobra, już mam nową. Kurde, wszędzie to są chmury. Nie wiem, które są moje, od moich ludków, o które nie. Dobra. Przejdę tu. Pum. Potka. Pum. Wejdę sobie w tą grupę. Cyk. Nie no, jest spoko. Jest spoko. Tylko trzeba uważać troszkę. No kotwica to jest itemek, którym po prostu trzeba umieć grać. Nie możesz sobie po prostu wraszować w masę typów i liczyć na to, że załatwisz ich pierwszy. Musisz uważać. Ej, teraz ta wieża wydaje mi się jeszcze łatwiejsza niż wcześniej. Jakby... Nie wiem, no na serio nie jest trudne. Nie ma takich, żadnych takich OP pięter, tylko jest to 27, w którym po prostu musisz być cierpliwy. Przeczekać trochę. Ja już zanim oni się zespawnią, to zaczynam atak. I oni po prostu mają, wiecie, spawn kill. Dobra, wezmę to. Pomyliłem mi się guziki i postawiłem totem. No i chłop na dwa hity praktycznie pada, nawet na jeden, jakbym poczekał z tą trutką. Ostro, czy to są te? To są te. Dobra, teraz sprawdźmy, jak z nimi by było. A to? A. Tu mi ktoś proponował, żeby je wziąć. Też zastanawiałem się, ale jakby... To nie miało orzeźwienia. A orzeźwienie jest dosyć istotne, bo jednak... daje tą pewność, że zawsze masz tą potkę. Znaczy, prawie zawsze. Wezmę tu również zaangażowanie i... cios krytyczny, którego nie wezmę na full. Tak po prostu pod obrażenia mocno, nie? Toparek był bardzo mocno defensywny, a to jest teraz bardzo mocno ofensywne. Dobra, potka tu się przyda. Już ją właśnie zużyłem. Dlatego warto mieć ją zawsze w zanadrzu. Teraz muszę czekać pół minuty, czy tam minutę, nie, 45 sekund. Ale co prawda, siekam znacznie szybciej. Jest to bardziej ryzykowne, ale szybsze. Także tak czy siak bardziej bym zalecał tamten zestaw, bo jednak warto nie paść. Nie, 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 szybko, 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 szybko. Co jakby zmienić troszkę taktykę? Jakby wziąć ten kołczan zamiast medalionu. Czekaj, teraz mnie czeka 26, 27, 26, co to jest za muzyka? To jest wieża. 28 to był... jakieś takie... zamkowe jakieś było chyba. Spróbujmy. Chcę szybciej to 27 jednak zrobić, nie? A, na tym są same zombiaki praktycznie. Zwyczajne. Dobra, to easy peasy. A jak 28 nie pamiętam, to pewnie też było łatwe. I teraz gościa polujemy. Raczej czterech gości. Ja nie zamierzam z nimi walczyć. Jeden rush i po mnie. Kurde. Nie trafiam nikogo. O, dobra, to już wiem czemu. Chłop jest tu. Potka gotowa do użycia w każdej chwili. Dobra, nie skoczył tu. Czekaj, zabiłem chyba dwóch. Tu jest na pewno jeden. O, dobra, potka. Sprawdźmy, jak to wygląda sytuacja. Niezbyt ciekawie.
Postaram się go na szybko załatwić. Załatwione! Creeper go dobił chyba. A jestem lepszym unikiem, jestem w stanie lepiej poruszać się między tymi platformami. To jest dobra sprawa. Czyli trafił mi się build taki rzeczywiście speedrunnerski, taki ułatwiający życie, ale trochę lekkomyślny. Pamiętam 28. On był prosty dosyć, tylko dużo przeciwników było. Dobra, szmaragdowy sprzęt. Ja chyba nie wiem, czy brać tą śnieżkę. Nawet. No bo na to jedno piętro się przyda, ale ja chcę po prostu to zrobić szybko, okej? Okay? Nie biorę tego. Chcę jak najwięcej ulepszeń na łuk. I tyle. Wiem, że to nie miał być zestaw łucznika. Kotwicę już sprawdziliśmy. Teraz sprawdzam inne opcje. Wszelkie różne kombinacje. I ryzykuję jak tylko się da. Czekaj, czy to nie ma lekkomyślności? Nie no, nie biorę tego. Nie będę bił wręcz tamtego bossa. A tutaj nie chcę paść na hita chyba jednak. Dobra, dobra, ja chyba jednak uciekam. Harpun mam, gościu, co ty jest? Co ty chcesz? Okej. No, części tego ognia, który mnie bił, to nawet nie widziałem. Jezu, ich tu jest jeszcze masa. Oho, dobra, dużo podwójnych obrażeń. Także ja się zmywam i robię tak. No i teraz bierzemy ten łuk, ulepszamy go. Co mi dasz? Dodatkowe odepchnięcie. Nic mi to nie zmienia, wiesz? Oczywiście doładowanie, zaangażowanie na full. Najpierw enchant. Najpierw. Kurde, znowu. Znowu zrobiłem to samo. Dobra, śnieżka. I elektryczność? Nie wiem. To jest taka prosta rzecz, a ja o niej nie pamiętam. Dobra, uderzenie otchłani masz. Co z tego, że słabe? Dobra. Wow, ale potężne. Zamrażający rapier. Zamrażający i podpalający. Co? Słabe te rzeczy. Wezmę to. Zamrażający i podpalający rapier. Jak tam moje punkciki? Level 19, mam ciemne koźlątko. Od początku chciałem je mieć. Ale ono ładnie wygląda. Ale fajowe. Myślałem, że ono trochę przeczyste jest, ale tak czy siak. Ale to ładne. Czekaj, jaki to ma opis? Ciemne koźlątko może wydawać się nieco upiorne, ale jest lojalnym przyjacielem, który pozostanie przy tobie w szczęściu i nieszczęściu. Dobra, także na dzisiaj tyle. Mam, że się podobało. Do zobaczenia i siemka.